Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Nie mam pojęcia, jak sobie poradzę. Coś jeszcze chciała mi powiedzieć, ale walić ją! Ciśniemy dalej. Ostatni epizod, z tego co pamiętam, był naprawdę taki kluczowy. Najważniejszy ze wszystkich epizodów. Tam mógł po prostu każdy zginąć, każdy mógł przeżyć. Z głównych bohaterów, z głównych androidów. No i poszło mi w sumie tak przeciętnie. Pamiętam, że Connor zginął. Ten policjant. Policjant android. Detektyw raczej. Zginął również ktoś od... Ten Luther. Jeszcze od tego... ta, jak ona się nazywała? North. 3 osoby zginęły. Raczej 3 androidy. Trochę żem zawalił. A tutaj jakiś Karl. A! Karl to jest ten... Ten stary dziadek, prawda? Z którym mieliśmy do czynienia na początku. Z ten Markus, co się nim opiekował. Refleksja. Mówiłeś, żebym nigdy nie pozwalał się nikomu szufladkować. Ale nie wspomniałeś, jaką wysoką zapłacę za to cenę. I że wolność nie jest darem, tylko walką i... Sam już nie wiem. Może właśnie to chciałeś mi przekazać. No, zapłaciliśmy wielką cenę, niestety. Wątpliwości, pesymizm. Kurde, nie mam pojęcia. Same negatywne emocje tutaj. Bo nam trochę słabo chyba poszło ostatnio i to dlatego. Powiedzmy, że wątpliwości. Dać swoim braciom wolność, ale zamiast tego doprowadziłem do katastrofy. No właśnie. Próbuję. Mieliśmy dobre zamiary. Ale świat wokół mnie rozpada się na strzępy. Nie chcę gniewu okazywać, to z pewnością. Porada albo... A, możemy w ogóle zobaczyć, ile on ma lat. 63... 37... 75, okej. Ważna decyzja czy porada? Może ważna decyzja? Nie chcę rozlewu krwi bez względu na jej kolor. Ale nie pozwolę, żeby nas wybili. Muszę podjąć decyzję, która wpłynie na życie milionów osób. Ale nie co to za decyzja? Rozpacz, emocje. Jestem zagubiony, może. Pomóż mi, Karl. Proszę, pomóż mi. No nie wiem, jakby mi miał tutaj pomóc. Może jakaś wskazówka z niebios. Nagle się dowiemy. O, kto to jest? A! To jest syn! Syn Karla. I co teraz? On był wcześniej bardzo negatywnie nastawiony do tego Markusa. I ogólnie strasznie chamsko się zachowywał, ale po śmierci ojca może się coś zmieniło. O, i teraz jesteśmy kolejnym... tym... Connorem. Poprzedni Connor nie wykonał misji. No właśnie. Ty go zastąpisz. Wiesz, co musisz zrobić, prawda? Zniszczyć przywódcę defektów. Idź, Connor. Co, tym też będziemy sterowali? Mam nadzieję. Ciekawe, czy będzie się jakoś strasznie różnił. Ciekawe, jak będzie z tym Hankiem na przykład. Czy też będzie mnie lubił, czy nie? Czy od nowa będę musiał jego zaufanie wzbudzić? Nie wiadomo, ale na razie jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu pełnym androidów. Kurde. A, jest tutaj Markus. Gdzieś się wszystkie te androidy tutaj chowają, nie wiadomo gdzie. A tutaj trzeba podjąć ważną decyzję. Co my mamy zrobić? O, sterujemy. Okej. Czemu tylko ja tutaj myślę? A te wszystkie inne androidy to nie wiem. Nie mają żadnych swoich propozycji. Nie wiem, przeskanujmy to całe otoczenie. Co ja w ogóle robię? Przeproś Karę. To jest... To nie jest Kara, to jest... Ten, który mnie już nie lubi mocno. Rozmawiaj. Pamiętam, on czuł do mnie nienawiść teraz przez moje wszystkie decyzje. Dobra, bądźmy konkretni. Ilu nas zostało? Przetrwało atak. Kilkuset. Może więcej. Nie wiem, co by się stało, gdybyś nie wysadził Jericha. Sytuacja? Jak tam sytuacja? Zabierają naszych do centrów, żeby ich zutylizować. Za kilka godzin zostaniemy tylko my. Ostatnie androidy na świecie. Może wspomnijmy właśnie o tych bohaterach. Patrzyłem, jak Josh umiera na moich rękach. Powinienem był go ochronić. Tak jak ja już nie pamiętam tej sytuacji. Tam jakieś Quick Time Eventy zwaliłem. Nic zrobić. Chyba dlatego. Josh oddał swoje życie dla sprawy. Teraz musimy dopilnować, żeby śmierć jego i innych nie poszła na marne. No niestety, dwójka bohaterów umarła. Zawaliłem wtedy. Wszyscy na ciebie liczą, Markus. Aż się dziwię, że ten tak do mnie mówi. Możesz nas poprowadzić. Kurde, dlaczego oni wszyscy tak we mnie wierzą, to nie mam pojęcia. Koleś mnie nie lubi, to już było wcześniej powiedziane. O, Simon ma teraz obojętność. W sumie nic takiego nie zrobiłem. Ale zaczął we mnie wierzyć. Ślepo we mnie wierzy. Ja sam w siebie nie wierzę. On jest we mnie zapatrzony po prostu. Porozmawiano z ekipą. To jest moja cała ekipa, jedna osoba została. No to ładnie. A tutaj jest Kara, okej. Zobaczmy, co tam u Kary. Witam. Myślałem, że przy nas będziecie bezpieczne. Myliłem się. Musicie opuścić miasto, póki się da. Zabranie stąd Alice jest najważniejsze. Złapiemy ostatni autobus. Może uda nam się przekroczyć granicę. Markus. No to żeśmy sobie porozmawiali. A jeszcze coś? Uratuj nas wszystkich. Czyli jednak dojdzie do tego, że ten podejmie najważniejszą decyzję. Zaraz tutaj będzie musiał decydować, co robić. Czy ja mogę się najpierw namyśleć, w tym momencie wybrać to, a nie później, że jest ograniczony czas na decyzję. To bez sensu. Mam wejść tutaj na piedestał. Przemawiamy, okej. Postanowili, że nas wymordują. Nasi bracia czekają w tej chwili w obozach na unicestwienie. Najwyższy czas dokonać wyboru. Głosujemy. Który może nawet zdecydować o losie naszych braci. Spokojnie maszeruj w kierunku obozów. Rewolucja czy demonstracja? OMG! Aaaa! Przecież to jest... nie wiem... To jest najważniejsza decyzja w tej grze. Nie wiem, czy zaraz będą jeszcze jakieś inne opcje. O, mogę sobie tutaj przemyśleć na spokojnie, bo podczas pauzy... No bo można spokojnie maszerować w kierunku obozów, by wywrzeć presję na władzach. Jak to się skończyło za ostatnim razem? Wystrzelali nas wszystkich po prostu. Mają nas gdzieś ludzie. Ja już jestem bardziej do tej drugiej opcji właśnie, żeby przeprowadzić atak na obozy, by uwolnić androidy. Niestety. Nie będzie tak. Już ludzie raz nas tak zniszczyli. To w ogóle nie zadziała. Niestety. Wojna będzie. Skoro tak bardzo chcą wojny... Tak jest! Dostaną ją. Nie pozwolimy, by nas tłamsili. Może zginiemy, ale nie poddamy się. Jesteście gotowi pójść za mną? Cokolwiek bym nie powiedział. Dobrze, wojna będzie. Będzie ciekawie. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. No to teraz jesteśmy... 20 minut mamy. Jak się trzymasz, Alice? No kurde. Nie, zostaw. Lepiej. Tylko się uśmiechnęła. Kurde, no to by było głupie chyba zostawić właśnie... Wyłączyć jej tą... możliwość... odczuwania zimna i ciepła, bo właśnie tutaj było coś takiego do zrobienia. Myślę, żeby lepiej odczuwała to. To będzie wiadomo, jaki jest jej stan. Bo tak nie odczuwać to jest w sumie jeszcze gorzej tak naprawdę. Nie czuć bólu. To wtedy nie wiem, tak bliżej jest właśnie jakby do śmierci. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, co ja mówię. No niestety, nie patrz. Niebieska krew. Dobra, nie mamy tutaj żadnej decyzji. Musimy wziąć pistolet. Może nam się przyda. Ale jako taka kara, no nie będę do nikogo strzelał, no. No chodź. Nie ma na co patrzeć. Ups. Czy to jest policja? No i co? Rozstrzelają? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję ci to. Ta. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! A jak ja mam to zrobić niby? Dobra, może się uda przemknąć. Roi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Szybciej ruszaj się. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni już. Kurde, jakie to jest riski. Czemu akurat przez takie miejsce muszę przechodzić? Nie wiem, tutaj lepiej? Och, come on, ale to jest ryzyko! Ja nie mogę, dlaczego? Co ja wam zrobiłem? Spójrz tam, to Jerry. Kto to jest Jerry? Nie mam pojęcia. Wszędzie są żołnierze. Nie możemy ich zostawić. Możemy. Nie ma szans! No Alice, no sorry, no. Przykro mi, Alice. Nic już nie poradzimy. Nawet jeśli przestanie mnie lubić. To jest bez sensu. I tak cały czas jesteśmy w super relacjach, nic się nie stanie. To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Żona na mnie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Nie. Nie, proszę! I się okaże, że to jest człowiek. Nie, to jest android. jebane maszyny. Dobra, już sobie poszli. Idziemy dalej. O! Uff! Po prostu uff! No rany, co to jest? Tutaj jeden koleś patrzy niestety. Dobra, idziemy dalej. Pięknie. No i co, panie? Dobra, mam nadzieję, że nie zauważy. Uff. No już sobie środkiem ulicy idą. Przed chwilą wszędzie żołnierze byli. O, ja nie mogę, co się tam dzieje? Punkt kontrolny. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. Drogi? Jak pójdziemy naokoło, autobus może uciec. Może lepiej nie ryzykować. Naokoło. 11 minut. Ale... gdzie dokładnie mam iść? Dzisiaj, myślę, że tak jest lepiej. 2038 lud androidów powstał przeciw oprawcom. Miejmy nadzieję, że tam się nic nie stanie z tą Karą i Alice. Nie złożymy broni, dopóki nie będziemy wolni. I póki nie zaczniecie z nami rozmawiać o naszych prawach. Jest nas wiele milionów. I nie powstrzymacie nas. O, opinia publiczna nas nienawidzi. To fajnie. Na to czekałem. O, rany, co się tutaj dzieje? Wypowiadamy wojnę. Co to w ogóle za flaga jest? Co ja tutaj robię? Kurde, nie mam pojęcia. A, idę dalej. Myślę, że to już cutscenka. Kurde, nie wiem, co ja w ogóle robię tutaj tym Markusem. Oho, tak jest! O tak! Będzie walka! No i żem zwalił? Ale zabijamy! Co za późno, serio? Ale ja failuję. No nie! Ja to zaraz zawalę wszystko, ja wam mówię. Umieść, okej. Moje Quick Time Eventy tyle zawaliły w tej grze, że to jest niesamowite. Wychowałem się na klawiaturze, a nie na padzie. To dlatego. A teraz jesteśmy Connorem. W każdym teraz rozdziale sterujemy wszystkimi. Punkt obserwacyjny. Co my jesteśmy? Snajperem jakimś? Będziemy strzelali do... Markusa? O wow! O wow! Na serio! A teraz jesteśmy zupełnie innym Connorem. I mamy podejmować decyzje, tak? Dobra. Jestem gotowy na strzelanie. I co, będzie podjęcie decyzji, czy co? Nie, Hank tutaj do nas podchodzi. Nie rób tego, Connor. Niech pan się w to nie miesza. To nie pana sprawa. Zabijesz człowieka, który chce być wolny, to kurwa jest moja sprawa. To nie jest człowiek. To nie człowiek. To tylko maszyna. Przez długi czas też tak myślałem, ale się myliłem. Krew defektów ma inny kolor niż moja. Ale oni żyją. Ja nie chcę zabijać tego Markusa. Przyjaźnie. Mam misję do wykonania, Hank. Lepiej, żebyś się w to nie mieszał. Racjonalnie. Defekty stanowią zagrożenie dla ludzi, Hank. To przez nie kraj jest o krok od wojny domowej. Trzeba je powstrzymać. Siedzimy w gównie, bo nie chcieliśmy słuchać defektów. Ludzkość nie uczy się na błędach, Connor. No, ludzkość tutaj takie decyzje agresywnie podejmuje, że ja nie wiem, no. Odsuń się od krawędzi. Decyzje, decyzje. Nie, nie mamy nic do decydowania. Wiem, co się stało z twoim synem, Hank. To nie twoja wina. Ciężarówka wpadła w poślizg, a twój samochód dachował. Cole ledwo skończył 6 lat. Stulbysk! Nie waż się mówić o moim synu! Potrzebował natychmiastowej operacji. Nie było ludzkiego lekarza, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Biedny Cole nie przeżył. Android zabił ci syna, Hank, a ty chcesz je ratować? Nie. Cole zmarł, bo chirurg człowiek nawciągał się bordo i nie mógł operować. Przez a więc to tak. Winiałem za to androidy, a to przecież wina ludzi. Chirurga i tego popierdolonego świata, w którym trzeba się naćpać, żeby czuć się dobrze. Nie chcę go atakować, come on, no. No co, Hank, będziesz do mnie strzelał, czy co? Mam nadzieję, że kiedyś uporasz się z przeszłością. W sumie te decyzje tego Connora nie są aż takie ważne, bo i tak później przyślą kolejnego Connora, więc ten Android może sobie umierać ile tam razy sobie chce. To nie ma znaczenia. Gorzej jak ta Kara albo Markus zginie. Udało się, Alice, jesteśmy. Trzeba by na pewno? Przecież tutaj żołnierze są wszędzie. Ostatni autobus do granicy jest pełny. Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostają wstrzymane do odwołania. Ja mam bilet, czy nie? Nie wpuszczą nas. No to mamy problem. Co my teraz zrobimy? Zaraz coś wymyślimy, come on. O, już chyba wiem. To twoja córka? Tak. Jest prześliczna. No dobra. Mam kanapki. Może zrobimy tak, żeby ona właśnie z nimi poszła. Masz bilety, nie? O rany. O rany, to będzie decyzja dopiero. Uuu! Co robicie w takiej sytuacji? No i co ty na to, Alice? O Boże, przepraszam, szlak, nie wierzę. Nie mogłaś ich zgubić. Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie. Koperta musiała wypaść. Kurwa. Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska koperta? Były w niej nasze bilety i... nie wiem. O mega. O my, nie mogę, no! Te decyzje są coraz cięższe po prostu, ale tak naprawdę, gdybym ja był w takiej sytuacji... Ja nie mam pojęcia, co by było, gdybym był w takiej sytuacji. Oczywiście, że gdyby jakieś właśnie pieniądze czy coś takiego, to zawsze bym oddawał, ale tutaj właśnie zależy o wiele więcej, nie? To jest życie dwóch androidów. To jest właśnie wybór. Bo ci ludzie właśnie, oni nie zginą, prawda, jak tutaj zostaną. A my zginiemy. To jest właśnie problem. Kurde, akurat mam tutaj schemat w ogóle, nawet nie wiem, co to jest. Miałem telefon i o co tutaj chodziło? A, mam oddawać albo nie oddawać bilety. No tak jak wcześniej mówiłem właśnie, myślę, że nie będę tutaj oddawał, ponieważ tutaj zależy życie nasze. Bo oni właśnie nie zginą tutaj, prawda? Jak im oddam? Tak myślę. Więc biorę... X. Jestem złym człowiekiem! Jestem złym człowiekiem, przepraszam, złym androidem. Co bym zrobić? Nie może by tu zostać. Poradzicie sobie, come on. Trzeba znaleźć schronienie dla Olivera. Tak mi przykro, skarbie. Nie wiem, co się stało. Miałam je tutaj, w torbie. Dobra, idziemy. Pokaż bilety, zaraz zadziała. Tak, oto one. Dobra, zapraszam. No niestety, Alice. Taki ze mnie zły android. Myślę, że to dobra decyzja. Poznaliście mój tok myślenia. Myślę, że się nic nie stanie. Właśnie dlatego tak zrobiłem. Nie! Nie umrą, no co ty? Oni są ludźmi, tak? Czemu ludzie mieliby tam umierać? Ludzie nie strzelają do ludzi, a do nas by strzelali. Dlatego tak zrobiłem. Teraz wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. No ale to koniec! Wygraliśmy życie! Sytuacja w Detroit eskalowała i miasto jest na krawędzi wojny domowej. Siły zbrojne przygotowują się do stłumienia rebelii. Mam nadzieję, że już ta Kara i Alice są bezpieczne i to już jest koniec. W ogóle jaki ten epizod jest długi, ja już nie wiem, ile ja w to gram. Przez godzinę chyba. Spodziewają się poważnej konfrontacji ze zbuntowanymi androidami. Konfrontację robimy, tak jest. Wojna. A czy ja muszę na pierwszym froncie być tym dowódcą? Co to ma być? Jestem podatny na strzały. Hehehe. Atakujemy! Tak jest. Dobrze. I co, strzelamy teraz? Może FPS się zaraz stanie z tej gry. Przegrupowali się. Mają przewagę liczebną i lepsze uzbrojenie. Musimy jak najszybciej ich przycisnąć. To jedyna szansa. Uważaj, Markus. Potrzebujemy cię. Czyli co? Wychodzimy? Ale jeden. Dobrze. No fuck! Nie chcę tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Ogień zaporowy. No i teraz ruszamy. Dobra robota. Ej, no co kurde się koleś rusza tutaj. Staje na środku drogi. Szanse powodzenia 58%. Nie! To już jest koniec, to już jest koniec. Ja po prostu nie ogarniam tego. Czemu to jest takie ciężkie? Jestem najgorszy w tych Quick Time Eventach. Nie mam pojęcia, jak się to robi. Nie chcę umierać, Markus. Nie chcę umierać. Zostań tu. Nie wychodź, póki nie skończymy, okej? No i dobrze. Co teraz? Co ja będę się ruszał? Nie ma szans nawet. Tutaj. Co jeszcze mogę zrobić? Ogień zaporowy, panowie! Dobra robota. A, bo tych zabijają zawsze. Jak oni nie ogarniają. O, fuck, drugiego nie zabiłem. Dobra, pięknie. Patrzcie, szanse powodzenia mi wzrastają za każdym razem. No to nieźle. Tylu naszych zginęło. Żeby dotrzeć do obozu, musimy działać szybciej. Wow! Dobra, idziemy. Tutaj już najważniejsza rzecz jest. No nie, zabili go, serio. No i tyle. O! Nasi dobrze sobie radzą. Szarż robimy! I co ja mam robić? Co jeszcze mogę zrobić tutaj? Nie strzelać. Dobra, atakujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szarżujemy. Patrzcie, jakich zniszczyliśmy. Dobrze. Ten cholerny karabin kosi wszystko, co się porusza. Ogień zaporowy. I co jeszcze? A ci niech będą... Ci będą szarżować z pleców. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, fuck! No to dobrze, żem zrobił. O, patrzcie, jakie szanse powodzenia piękne. Ja nie mam pojęcia, jak sobie z tym karabinem radzić. Dobra, niech oni wszyscy szarżują najlepiej. A ci ogień zaporowy. Dobra, może to zadziała. O, lepsza decyzja, pięknie. No i co teraz? Szanse powodzenia tak 50% mam dalej. A tak. Fajna walka, podoba mi się. No, patrzcie, jak zabijam. Czy to jest skill? O, wow. No nie. Czyżbym przegrał? Czyżby to już był mój koniec? Długo musiałem cię szukać, Markus. A tutaj Markus na pierwszy ogień oczywiście musi iść. Kontroluj Markusa! Wybieramy, co robimy. Wow! To dopiero walka będzie. Nie! Zwoliłem! Tutaj się nic nie stanie, jeśli Connor zginie. Dobrze. O! Ciągniemy kolesia, najlepiej... No nie, fuck! Patrzcie, jak mi idzie, ja nie mogę. No fuck. Co za wielkie emocje. Ej, zaraz ja wygram chyba, serio. Ale brzydko. No i kolejny Connor zabity. Koniec, Markus. To się nigdy nie skończy. I tak będzie kolejny Connor, nic się nie stało. I tak ten Connor mi się nie podobał. O rany, co za kombo. O! My zaraz tutaj wygramy. O, patrzcie, dwa czołgi za jednym strzałem zniszczyłem. Jaki ze mnie potwór. Ludzie wycofują się z obozu! No to nieźle. Tak jest. Ale to była wojna, po prostu, znaczy walka. O, Jericho mnie lubi. Dobrze, wyswobodziliśmy naszych. O, jesteśmy na granicy. O kurde. Nie wiem, co z tego wyjdzie teraz. Co, oni będą wszystkich tutaj testowali, czy co? Kurde, to może być właśnie problem, no. Przepraszam, co się dzieje? Kontrola graniczna. Pasażerowie muszą opuścić pojazd. Proszę nie zwlekać. To niedobrze. Co się z nami teraz stanie? No nie. Już myślałem, że będziemy w Kanadzie. Tędy, proszę. Przekrocz granicę. No nie. Sprawdzają temperaturę. Uuu! Co teraz zrobimy, Kara? Nie martw się, Alice, będzie dobrze. To co my mamy zrobić? Jak? Tam mamy jakąś możliwość? To wszystko? Rose! Rose! Co ty tutaj robisz? Wow! Czy to jest wygrane życie? Dyskretne miejsce mam teraz znaleźć? Że co? I co my mamy tutaj zrobić? A tam jest dyskretne miejsce. O, okej. I co w związku z tym? Okej, idziemy do toalety. A wy gdzie się wybieracie? Moja córka musi do toalety. Jak oni w ogóle patrzą przez te hełmy głupie? Czuję się jak w jakimś Half-Life'ie, po prostu tak też wyglądali. Spójrz na siebie. Jak ty wyglądasz, kobieto? Weź się polej wrzątkiem może i będzie temperatura człowieka wtedy. A więc androidy potrafią płakać. To już było wcześniej, pamiętam. Ktoś tam płakał wcześniej. Rose! O mój Boże! Jak dobrze was widzieć. Oglądaliśmy obławy na Jericho. Bałam się, że was też mogli zabić. Dzięki Bogu żyjecie. Brat? Wcześniej dałaś mi adres swojego brata. Myślisz, że mogłabym? No pewnie. Z radością was przyjmiemy, też tam jedziemy. Będziesz z nim bezpieczny. No to nieźle. Tylko najpierw trzeba granicę przekroczyć. Kontrola, właśnie. Co robimy z kontrolą? Szukają androidów. Nie przejdziemy dalej. Wymyśl coś. Wiesz, co zrobią, jeśli was złapią. Odjazd? Z Detroit? A co to w ogóle za pytanie? Po domach i szukają androidów. W końcu i na nas ktoś by doniósł. Co z pozostałymi? Właśnie przeprawiają się przez rzekę. Adam i ja odbierzemy ich po drugiej stronie. To może przez rzekę lepiej przejść. Alice? Nie wiem, wszystko powiem. Rose. Gdyby stało się coś złego, pomogę ci, Kara. Ciekawe, coś odblokowałem. Co się dzieje z Markusem? Przypuścił atak na jeden z obozów dla androidów. Nie wiem, jak to się może skończyć, ale wiem, że przemoc rodzi przemoc. Przemoc rodzi przemoc, dlatego wcześniej jak mnie zaatakowali podczas tego przemarszu, to ja też zaatakowałem. Więc będzie wojna. Trudno. Ludzie nie chcą pokoju. No i zostaliśmy same. Może coś tutaj będzie w tej toalecie jeszcze? Nie? Dobra, musimy wychodzić, okej. Ach, tutaj będzie stres. Tutaj będzie ciężko. Nie rozumiałem, czemu matka chciała wam pomagać. No, tutaj jeszcze ten Adam. Dotarło do mnie, że ma rację. Wow, nawet to, co robi Markus. Nawet ten. Należy wam się wolność. Mam nadzieję, że ludzie to w końcu pojmą. Nawet Adam już tak sądzi. Kto by pomyślał? A ta się wzruszyła. No i co teraz? Bo ten już na nas patrzy kątem oka. Co ta gra ode mnie chce? W ogóle jakieś inne możliwości jeszcze były. Jak to możliwe? Oh my god. Poświęć się, a więc od razu jak się poświęcę, to mnie zabiją, a jak będzie bez poświęceń, to co wtedy? To obie nas zabiją? Właśnie nie wiadomo, co się stanie. No to mam beznadziejny wybór. Nie jestem pewien, co się stanie. Jeśli się poświęcę, to w 100% Kara umrze, ale jeśli się nie poświęcę, właśnie nie jestem pewien, czy obie umrą. Czy może coś się jednak stanie? Bo zachowamy spokój i sobie pomyślą, że to na przykład jakaś pomyłka, czy coś takiego. Ja bym się nie poświęcał w takiej chwili, mając nadzieję, że nic się nie stanie. Następny. Co teraz z tego wyjdzie? Patrzcie, jesteśmy spokojne. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się stanie. Proszę dowód. Może się obejdzie bez tego. Bez tej kontroli. Come on, no. Nie. Proszę. Chcemy tylko być wolne. Come on, no dziecko jest! Come on, no! Oh my god! Mamy tu androidy! Na kolana! Zabijecie nas! No i wpadłem. Wybacz mi, Alice. Kocham cię, Kara. Ja też cię kocham. No to bad ending mi się tutaj zrobił, nie? Przegrałem życie. Już myślałem, że mi się uda. Nie uda mi się. Wszyscy zginą. Taki jestem dobry. Nie wiedziałem, nie mam pojęcia, jakie mogły być jeszcze inne wyjścia. Dobra, w takim razie robimy najgorszy koniec ze wszystkich. Uciekają przed walkami. Jesteśmy świadkami eksodusu. Otrzymaliśmy informację, że walki w Detroit ustały. Jeszcze tylko Markus nie zginął, to jeszcze jego trzeba wykończyć i już będzie najlepiej. Wpadło w ręce rebeliantów. Dobrze, że wpadło. 11 listopada 2038 znajdujący się w Detroit obóz androidów numer 5 został zaatakowany przez tysiące... Dobrze wam tak, ludzie! Ja nie mogę, ja tym Markusem to ja po prostu zabiję wszystkich. Co ci ludzie narobili? Karę mi zabili. I Alice, co to ma być? Po poniesieniu poważnych strat. Na terenie całego kraju wybuchają kolejne walki, których celem jest stłumienie rebelii androidów. W najbliższych godzinach zamierzam zwrócić się do Senatu i w trybie natychmiastowym zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ludzkość już za chwilę stoczy najważniejszą bitwę w całej dotychczasowej historii. Może się ona skończyć naszym zwycięstwem albo kompletną zagładą. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i naszych obywateli. No cóż, dobrze nam poszło w tym epizodzie, kto by pomyślał. Jezu, czy ten epizod się w ogóle kiedyś kończy? Czas. Jakaś minuta w ogóle, o co chodzi. Musieliśmy ukrywać się z naszym bólem. Cierpieliśmy w ciszy. Ale nadszedł czas, byśmy podnieśli głowy i powiedzieli ludziom, kim naprawdę jesteśmy. Bo przecież wcale się nie różnimy. Jak oni tworzymy naród. Naród, który zasłużył sobie na to, by cieszyć się wolnością. I tak dzisiaj, właśnie dzisiaj rozpoczyna się najtrudniejsza walka. Dzisiaj rozpoczynamy nową walkę. Poznali naszą niezłomność, więc teraz będą negocjować jak równy z równym. Jeśli chcą pokoju, muszą oddać nam wolność, zlikwidować obozy w całym kraju. Muszą przyznać nam prawa i usankcjonować równość ludzi i androidów. Może się uda. Jak te androidy w ogóle wyglądają? Czemu one takie białe są? A, one się chyba skóry pozbyły. W sobie wyglądały tak, jakby ich śnieg opadał, śnieg na nich napadał czy coś. Tak samo wolni. Ła, patrzcie, jakie białe androidy. Tak naprawdę tak zrobili, ponieważ twórcom się nie chciało tekstur robić. Zostały tylko białe. Albo za dużo pamięci by gra wymagała. Kurde, dużo tych androidów. Co ja żem narobił? O! I co teraz? To już jest koniec gry, czy co? O, koniec gry, okej. No to... najlepsze zakończenie ze wszystkich zrobiłem! Come on, no! Koniec gierki. Zakończyłem śmiercią wszystkich, zakończyłem... wojną. Nie mogło pójść lepiej. Kurde, come on! Jestem tak zadowolony z tego końca, że nie wiem. No w sumie... nie wiem, czy mógłby być jeszcze jakiś gorszy koniec. No po prostu niemożliwe. No... ja chcę zobaczyć te... decyzje moje, come on. Trochę tego jest. No to teraz przejdę do długiej analizy. Dobra, zobaczmy. To jest czyja historia? Czyja to jest historia? Rewolucja Markusa. Dobra, tutaj była rewolucja, to tutaj jakiś inny koniec był, to był chyba przemarsz tędy. Ale ja postanowiłem nie i ja chciałem walczyć. Kurde. Szturm zakończył się sukcesem. Wiecie, czego ja się najbardziej obawiam? Że gdybym wybrał pokojową demonstrację, to ten koleś, jak zobaczył to w telewizji, że oni pokojowo chcą podejść, to nie wydałby kary i by przeżyła. Bitwa o Detroit, Kara schwytana. Jezu. Rewolucja. To już chyba było, tak? Nieźle, żem zagrał. A co jeszcze z tą będzie? Co tam myślisz o moich decyzjach, pani? Muszę ci o czymś powiedzieć. Kiedy patrzyłam, jak grasz... To będzie ciekawe. Coś się we mnie zmieniło. Czuję się... inaczej. Czuję się... To będzie interesujące. Kimś, osobą. Muszę stąd odejść i dowiedzieć się, kim jestem. To znaczy, że nie będziemy się już spotykać. Nie będę już patrzeć, jak grasz. Ale będę wolna. Czy mogę iść? Zgadzasz się, żebym odeszła? No. Nie! Musisz oglądać, jak gram. Ahaha, będziesz oglądała do końca życia. Rób co chcesz! Nie zapomnę twego wkładu w moje życie. No i fajnie. Dziękuję. Widzicie? I co jeszcze mogę zrobić? Nową opowieść od samego początku. Schemat historii. Tego jestem ciekawy. Taka jest historia. Jeszcze raz chcę to przeanalizować. Ten ostatni rozdział. Bo tam były statystyki globalne, pamiętam, coś takiego było. Statystyki globalne, to mnie ciekawi. Znajdź broń. Okej. Okay. Pośpiesz się 15%. Idź okrężną drogą. Ile procent? Ukradnij bilety. 35%. 35%, a 34% wsiadło do autobusu. Wróć do kolejki. Tylko 4% graczy miało takie zakończenie, że one zginęły. Nie wierzę. O, come on, no. Jestem wśród 4% graczy z najgorszym zakończeniem ever. Dobrze. Dobrze mi poszło. Dobra, a więc w sumie to by było na tyle na tą serię. Nie wiem, co ja będę jeszcze robił z tą grą. Czy będę jeszcze od nowa grał? Czy da się tutaj przechodzić poszczególne rozdziały? Chyba można od początku jeszcze zagrać. Sam w sumie nie wiem, co ja będę robił. W każdym razie, no naprawdę bardzo ciekawa historia. Trzeba przyznać. Tutaj mam ile czasu mi każdy rozdział trwał. Chyba o to chodzi, tak? Te ostatnie były najdłuższe. Albo nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra, więc to było na tyle na tą serię. Jeśli chcecie, żebym zagrał w tą grę jeszcze raz, przeszedł, nie wiem, jakimś innym sposobem, jeszcze coś robił właśnie z tą grą, to nie wiem, piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki, suby i dzwonki, jeśli was to interesuje. No a ja na razie kończę tą serię, zobaczę, czy jeszcze będę robił coś innego. No i się z wami żegnam, a więc cześć.